Państwu, Michał Paltyka, konferencja prasowa po meczu w Da Świecie Pogoń Mogilno. Mecz zakończony remisem 1-1. Wraz ze mną goście, trener drużyny Pogoni Mogilno, pan Arkadiusz Glaza i trener w Da Świecie, pan Andrzej Piekarczyk. Panie trenerze, na pewno jesteście zadowoleni z tego rezultatu. Cały mecz, praktycznie całą drugą połowę goniliście wynik, przegrywaliście 0-1. Okazji w tym meczu oba zespoły nie miało zbyt dużo, ale udało się wam pod koniec spotkania jedną z nich wykorzystać i zamienić na bramkę, która dała wam cenny punkt. Tak, ma pan rację, cieszymy się z tego punktu. Wiedziałem przed meczem, że WDA jest bardzo groźnym zespołem, szczególnie u siebie. Ma bardzo dobrą linię pomocy i siła ich ofensywna jest bardzo mocna. Po środowej porażce 4-0 z Nielbą moim zadaniem było podnieść morale zespołu, bo po każdej porażce trzeba potrafić się podnieść i próbowałem dotrzeć do chłopaków, żeby tutaj w dzisiejszym meczu przynajmniej zaangażowaniem i wolą walki spróbowali wywieźć choćby punkt. Ten punkt udało się zdobyć. Myślę, że jest sprawiedliwym wynikiem, bo goniliśmy rzeczywiście w drugiej połowie ten wynik i udało nam się w końcówce strzelić gola. Jestem zadowolony z postawy zespołu, naprawdę stanęli na wysokości zadania. W Wągrowcu, nie wiem, jakiś mieliśmy dołek fizyczny chyba i tam troszeczkę mecz nam się nie ułożył, ale tutaj z trudnego terenu wywieźliśmy punkty i trzeba z tego się cieszyć. W środę gramy z Solcem, postaramy się u siebie zdobyć 3 punkty. No cóż, my z tego punktu na pewno, panie trenerze, nie jesteśmy aż tak bardzo zadowoleni jak ekipa Pogoni Mogilno. Niemniej jednak trzeba przyznać, że w dniu dzisiejszym, w tej drugiej połowie, kiedy zespół Pogoni się już trochę odkrył, nie bardzo wychodziły nam te sytuacje do kontrataku. Zagraliśmy ogólnie najsłabszy mecz w tej rundzie i tutaj nie ma co ukrywać. Cały zespół ponosi odpowiedzialność za ten remis. Stracona bramka w doliczonym czasie gry. Musimy po prostu wziąć, usiąść mocno, porozmawiać sobie wszystkimi, czego w ogóle tutaj chcemy, co chcemy osiągnąć. Uderzyć mocno w stół i zacząć od nowa to wszystko, bo nie poszło to w tym kierunku chyba, który miało iść. Tracimy bramkę, mówię, w doliczonym czasie jeszcze. Znowu stracone zwycięstwo. Szkoda. No tak jak wtedy powiedział, to już po raz wtóry powtarza się podobna sytuacja, że prowadzimy i tracimy bramki w końcówce zawodu, które są brzemienne dla nas w skutkach. Ja jeszcze tutaj do pana trenera z Mogilna takie pytanie. Na pewno jako Beniaminek jest ciężko, szczególnie na początku, wejść tutaj w rytm tych rozgrywek trzecioligowych. Szczególnie, że patrząc na wasz skład, to dużo on się nie różni w porównaniu z tym, który wywalczył awans do trzecioligowych rozgrywek. To znaczy, my wzmocniliśmy się praktycznie trzema młodzieżowcami. Adamem Szalem, który na dzień dzisiejszy jest kontuzjowany, jeszcze dwoma. Także praktycznie gramy tym zespołem, który awansował. I z tych meczy 7 kolejek, tych punktów powinniśmy mieć więcej, ale tak to w piłce jest. No, jednym Beniaminką idzie, tak jak Ostrowi, wszystko wychodzi, a mówię, my już byśmy, czy w Lesznie, czy w Środzie Wielkopolskiej, czy z Lubońskim, no, powinniśmy nie przegrywać, czy remisować, tylko wygrać te mecze. Ale wszystko jest na dobrej drodze. Chłopacy, myślę, że po tym meczu naprawdę nabiorą wiary i myślę, że w kolejnych spotkaniach zdobędziemy komplet punktów. No cóż, my następne spotkanie w przyszłą sobotę wyjeżdżamy do Lubonia. Zespół Beniaminka z Lubonia też na początku sezonu lekko zawodził. Teraz jakby złapali drugi oddech i gromadzą gdzieś te punkty. Tak więc nas na pewno czeka kolejny bardzo trudny pojedynek, w którym zapewne cel jest jasny, zwycięstwo. Może na wyjeździe uda nam się przełamać i w końcu zdobyć te punkty. Gdzieś to wszystko się zatrzymało, zablokowało. No i najbliższa okazja do tego będzie najbliższą sobotę, aby zagrać o zwycięstwo, zdobyć 3 punkty i zadowolić w końcu kibiców. 4 mecze? 4, 5? 5. 5 meczy, tracimy punkty. Trochę za dużo. No cóż, obu trenerom, zawodnikom, drużynom życzę, aby te kolejne mecze przyniosły im kolejne, jakże ważne w walce trzecioligowej punkty. No i cóż, na dzisiaj z moim strony to wszystko. Do zobaczenia. Dzięki. Urywajcie.